Na początek pokażę Wam, jak ja przygotowuję na zimę ogórki kiszone. Tutaj mamy świeże ogóreczki, są namoczone, wyszorowane, czyściutkie. Do przyrządzenia ogórków kiszonych potrzebny jest koper. Tu mam już przygotowane gałązki kopru. Jak wygląda koper, to chyba każdy wie. Ja zwracam uwagę na to, aby nie dawać nasion kopru do ogórków, ponieważ będą gorzkie. Należy wkładać koper, który ma żółte kwiatki, a nie już brązowe nasiona. To jest bardzo ważne, bo zepsujecie sobie całą robotę i wszystko pójdzie na marne, ogórki nie będą smaczne. Na jeden słoik co potrzebujemy? Potrzebujemy trochę kopru z kwiatostanem, czyli z tymi żółtymi kwiatuszkami. Na ten słoik ja dam dwa większe ząbki czosnku i jeden mały oraz pokrojone w słupki kawałeczki chrzanu. Po włożeniu ogórków do słoika ja układam słoik ogórki pionowo, chociaż to nie ma znaczenia, można je, zwłaszcza w dużych słojach, jak będziecie kisić, układać poziomo. Układamy w miarę ciasno. Oczywiście ogórki mają różne rozmiary, więc tutaj musimy zawsze sobie dopasować słoik, dopasować sobie ogóreczki, wziąć takie, które się mieszczą, nie będą wystawały z nad powierzchni zalewy. To jest ważne. Czyli po włożeniu ogórków wkładam koper. Tu mam koper z żółtymi baldachami, z kwiatostanem i w przestrzeń między ogórki wkładam koper. Wkładam również łodyżki kopru. Oraz wspomniany już wcześniej chrzan, pocięty w słupki albo w plasterki. To nie ma znaczenia. Dzięki temu, że dajemy chrzan, ogórki w zimie będą twarde. W tym roku ogórki są słabo rosną i zobaczymy, jak się będą przechowywały. Do tej pory nigdy nie miałam problemów z ogórkami. Zawsze były smaczne, twarde, dobre. No i wkładamy tutaj ząbki czosnku. Czosnek daje przyjemny zapach. I tak mamy już przygotowany słoik ogórków, który teraz należy zalać solanką, zakręcić i ogórki rozpoczną proces kiszenia. Aby przygotować solankę, mam tutaj odmierzony litr gorącej wody. Ona się niedawno gotowała. Na litr wody ja daję czubatą łyżkę soli. To jest taka specjalna sól do przetworów. Ona nie może być jodowana. To jest ważne. Nie używajcie jodowanej soli, bo Wam nic nie wyjdzie. Łyżkę soli z czubatą i jeszcze odrobinkę. Mieszamy. I tak przygotowaną wodą zalewamy ogórki w słoikach. Można zalewać gorącą wodą zaraz po zagotowaniu. Niektórzy chłodzą tą wodę, zalewają letnią. To nie ma znaczenia. Ja zalewam od razu gorącą i dobrze się kiszą i przechowują.
przygotowany słoik ogórków. Zakręcamy. Trzeba uważać, żeby zakrętki nie były zardzewiałe. To muszą być zawsze nowe. Słoiki wykorzystujemy te zeszłoroczne, te, które kupiliśmy wcześniej. Natomiast zakrętka musi być do ogórków nowa. Ogórki będą potem, wytworzą tą solankę i ona niszczy zakrętki, one rdzewieją. Tak przygotowany słoik ogórków musi postać teraz w temperaturze pokojowej kilka dni. Rozpocznie się proces tej fermentacji, buzowania tej solanki. Będą się wytwarzały bakterie i one mogą troszeczkę tutaj cieknąć, ale to nie szkodzi, to nie jest żadna zła oznaka, tak może być, zwłaszcza jak podleje się tutaj troszeczkę więcej wody. I po kilku dniach, jak już te ogórki, widać będzie, że ta solanka, ten kwas ogórkowy się już wytworzył, możemy takie ogórki zjeść do piwnicy i przechowywać do 3 lat.